Godzina 17. Ludzie, ścisk ludzi, jakiś gaz, e, zamach terrorystyczny, szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego, gdzie to wystąpi. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiednia jasnowidza Zyczuchowa. Jednak o tym wszystkim w naszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij grze dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę. Nowy filmik, weźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. Dzisiaj na temat wizji, przepowiedni jasnowicja Jackowskiego dotyczącej zamachu terrorystycznego i tego, że jasnowic Jackowski w tej wizji widział zamach terrorystyczny. Oczywiście ja potępiam wszelkie tutaj wszelką przemoc. Ja jestem za pokojem na świecie, natomiast przedstawiam wizję przepowiedni jasnowicja jackowskiego, a także interpretuję te przepowiednie. Tutaj pamiętajmy te. Wizje często są chaotyczne, tak jeśli chodzi o przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego. Trzeba to wszystko praktycznie poskładać w całość i zrobić interpretację tej przepowiedni. I tu Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że to wszystko będzie miało miejsce o godzinie 17, czyli w godzinach popołudniowych, że będzie dużo ofiar, dużo ludzi, to będzie skupisko, gdzie będzie właśnie dużo ludzi. Ludzie będą się dusić jakimś gazem. E, tak, e, według Jasnowidza Jackowskiego, będzie to zamach terrorystyczny. Media będą o tym głośno mówić. I tutaj jest Jackowski widział też autokar, tak? Widział też autokar. Znaczy, mi się troszeczkę to kłóci, tak. Wydaje mi się, że co, po prostu, grupa zamachowców miałaby wtargnąć do jakiegoś autokaru, rozpylić coś i ludzie mieliby się potruć. Chyba raczej nie ma. O prawdopodobne być może to będzie związane z jakimś dworcem autobusowym czy autokarowym, tak? Czy jakieś miejsce przesiadkowe, czy jakaś komunikacja, tak? Być może w takim kontekście to będzie mieć miejsce. Natomiast Jasnowic Jackowski właśnie mówił, że to będzie mieć miejsce o godzinie 17. No, to też byłoby tak naprawdę celowe działanie ze strony zamachowców. Godzina 17, ludzie wracają po pracy, czy po szkole, tak, gdzie wtedy po prostu są takie godziny, można powiedzieć, szczytu niejako, tak, gdzie po prostu takie miejsce, tak, na przykład jakieś tutaj dworce... Autobusowe, tak, czy kolejowe, wtedy po prostu jest sporo ludzi. Tak, jeśli chodzi o te miejsca. Rzeczywiście wtedy są, to są, jest to skupisko ludzi, tylko tutaj jasnowic Jackowski nie powiedział, o jakie miejsce chodziłoby, czy to będzie mieć miejsce w Europie, czy na Bliskim Wschodzie, czy to będzie jakieś duże miasto w Europie, tego nie wiemy, czy to będzie się działo w Rosji. Natomiast jasnowic Jackowski właśnie mówił w ten sposób, tak, chyba, że w tam jakaś grupa zamachowców, terrorystów, tak, którzy będą w maskach i rozpylą po prostu jakieś środki, tak, jakiś gaz, na, na skutek którego ludzie będą po prostu umierać, tak? No chyba że tak to będzie po prostu wyglądało. Natomiast tutaj właśnie Jan Jackowski mówi w ten sposób, że będzie gigantyczna panika, to wszystko będzie się działo w, w obrębie, gdzie będzie bardzo dużo ludzi, skupisko ludzi, też autokar, tak, że tutaj tak będzie praktycznie będzie mi do czynienia z zamachem turystycznym. Media to na głośno, media będą praktycznie o tym mówić głośno będą praktycznie o tym mówić. No więc przerażająca sprawa, przerażająca praktycznie spra rzecz Chyba, że ci terroryści wysiądą z jakiegoś autokaru i to może być, może się to Jasnowidze Wiackowskiemu skojarzyło. Jakby kwestia właśnie tego, że to jakiś dworzec autobusowy, to wcale po prostu może być, ok może się okazać, że to jest mylne, tak? Ja pamiętam, jak przedstawiałem taką wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dotyczącą zamachu w Rosji, w Moskwie. E, no to wtedy, e, znaczy fakt był taki, że tam ta grupa terrorystów weszła. E, tak, to była e, chyba jakaś opera, tak? Czy jakieś miejsce, gdzie koncerty były, e, o, odbywały się. I oni zaczęli strzelać tam, praktycznie, do ludzi tak, z, z broni maszynowej. Tak potem podpalili, praktycznie ten budynek, dach się zawalił. Natomiast pamiętam, jak przedstawiłem przepowiednię jasnowidza Jackowskiego, to on mówił, że Widzi, jakby, właśnie tą grupę zamachowców budynku, który przypomina centrum handlowe. I rzeczywiście, ten zamach, który miał miejsce w Moskwie, ten budynek, pomimo tego, że w środku odbywały się koncerty, to on z zewnątrz przypominał centrum handlowe. Tak, on był taki oszklony i tak dalej. Więc, rzeczywiście, tutaj, no tylko można powiedzieć że no tak, jakby ta infrastruktura, tak, tutaj architektura może być mylna, tak, natomiast rzeczywiście jakby człowiek patrzył z boku na ten budynek i byśmy się zapytali na 100 ludzi, to pewnie 90 ponad ludzi by powiedziało, że to jest jakieś centrum handlowe, a ta w tym, a tym budynku się okazało, że tam po prostu tak, tam była jakaś opera, czy jakiś teatr, tak, czy, czy sale jakieś koncertowe, no w każdym razie nie, miejsca, tak, nie było tam wcale po prostu żadnego centrum handlowego, tylko po prostu miejsca jakieś kultury, kulturalne, tak, czy kulturowe, można powiedzieć w ten sposób. Czyli tutaj podobna sytuacja, a więc godzina 17, zamach terrorystyczny, jakiś gaz, ludzie będą się dusić, ludzie będą się dusić, chyba, że ci po prostu terroryści, tak, no dokonają jakiegoś tam roszczenia czy czegoś, tak, że w, po prostu jeśli chodzi o, o ten gaz, no jest to, no, brzmi to przerażająco, nawet mi jest to ciężko zinterpretować, bo jest to po prostu tak przerażająca ta wizja przepowiednia, no oby ona nie zrealizowała się, aczkolwiek bardzo dużo przepowiedni jasnowicja jackowskiego realizuje się ponad 80 czy 90%. Natomiast pytanie też jest takie, bo tego Jackowski nie powiedział, gdzie to będzie mieć miejsce, czy to będzie w Rosji, czy to będzie po prostu mieć miejsce w Europie? I teraz tak, jeżeli to będzie mieć miejsce w Rosji, to na przykład Putin powie, że za tym stoi Zachód. Jeżeli to będzie mieć miejsce w Europie, to zaraz po prostu Zachód powie, że za tym stoi Krem. Tak, Jak na Bliskim Wschodzie, no to wiadomo, że tam są zwaśnione strony, to po prostu jedna drugą stronę będzie przerzu przerzucać odpowiedzialność, tak? No więc tutaj pytanie, gdzie ten zamach terrorystyczny miałby być dokonany, gdzie on by miał być mieć miejsce? No szkoda, że nie mamy więcej informacji na temat tego, tego zdarzenia, tak, co widział to bo ciężko jest nam no, tak naprawdę określić, tak, w jakim rejonie. Oczywiście godzina 17 też nie ma co się sztywno trzymać tej godziny, tak, to mogą być w okolicach godziny 17, to może być po prostu po 16 czy po 17 godzinie, ale w, w okolicy pewnie godziny 17, że to miałoby się wtedy wydarzyć, no tak powiedziałem, to też nie byłaby pewnie przypadkowa godzina z punktu widzenia terrorystów, tak, no bo oni chcą wywołać jak najwięcej ofiar śmiertelnych, strach, tak, więc wtedy był uderzaj, kiedy byłoby po prostu skupisko, gdzie byłoby dużo ludzi, tak? Wtedy. No właśnie, jestem ciekaw, co Wy na ten temat sądzicie, na temat tej właśnie wizji przepowiedni tutaj Jasnowidzeckiego, przerażającej przepowiedni Jasnowidza Zyczuchowa to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie dzięki ja słuchanie jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, napiszcie w komentarzu co wy na ten temat sądzicie, zobaczcie też inne filmiki na moim kanale inne wizje przepowiedni jasnowidza Jackowskiego dotyczącej Polski, świata losów Polski tego, co się wydarzy na świecie III Wojny Światowej, to wszystko znajduje się na moim e, kanale wizje przepowiednie właśnie jasnowidze Zyczuchowa, e, w tym także po prostu przepowiednie dotyczące zamachów terrorystycznych, tak. No i też kluczowa sprawa, kto miałby stać za tym zamachem terrorystycznym, tak, e, jeżeli miałby on się odbyć. To wszystko. Dzisiaj pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.